Sprawie korekty uchwały nr 452 z dnia 27 sierpnia 2013 roku. W sprawie ustalenia zadań do realizacji w ramach zadań powierzonych na prace remontowe drugich chodników oraz na budowę i modernizację ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2014. Paragraf pierwszy. W ramach zadań powierzonych na prace remontowe drugich chodników zmienia się zadanie pod nazwą remont chodnika od ulicy Majsznera do ulicy Żydowskiej na zadanie pod nazwą remont istniejącego chodnika w ulicy Chałupnika pomiędzy ulicą Widną a ulicą Majową. 2. W ramach prac budowlanych modernizacyjnych ulic lokalnych wraz z oświetleniem anuluje się zadanie pod nazwą przygotowanie materiałów niezbędnych dla budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem decyzji w nawiasie środowiskowej oraz wykonanie pierwszego etapu parkingu przy ulicy Kwartowej. 3. Punkt trzeci. W ramach prac budowlanych modernizacyjnych ulic lokalnych wraz z oświetleniem zmienia się zakres rzeczowy zadań pod nazwą przygotowanie materiałów niezbędnych do budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej przy ulicy Wątpliwowica od ulicy Ugory do ulicy na zadanie pod nazwą przygotowanie materiałów niezbędnych do budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla sięgacza od ulicy Jańskiego od ulicy Ugory do ulicy Jańskiego 1A. Paragraf drugi. Po wyżej wymienionej korekcie uchwała ma postać jak w załączniku. Tu macie Państwo załącznik do uchwały. W paragrafie pierwszym, punkt drugi, wyleciał ten zapis o kwartowej 3 jako jednym etapie, po to, żeby to się nie powielało, bo ulica w załączniku. Paragraf drugi, punkt pierwszy, przygotowanie materiałów niezbędnych do budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla parkingu przy ulicy Kwartowej 3, kwota 40 tysięcy, więc to zostaje, a tu po prostu wcześniej było jakby powielone, w punkcie trzecim było ten pierwszy etap. Będzie ta ulica Kwartowa robiona taką, tak rozmawiałem z panią inspektorką i po prostu w uchwale, w paragrafie drugim dotyczący budowy modernizacji ulic występowały nam jakby dwa punkty. Jeden ulicy Kwartowej, jeden etap, cały etap, a drugi jakby pierwszy etap. I to się jedno gryzło. Otwieram dyskusję, proszę bardzo. Pan radny Rafał Miś, pan Dominik Jaśkowiec. Ja mam pytanie tylko. Bo w załączniku mamy remont od ulicy Młyńskiej Boczne od mostu do ulicy Młyńskiej. Ja mam pytanie, czy zostały sprawdzone dokładnie tematy, bo tu pan jakieś podnosiłem tą wątpliwość. Jeszcze poprzedni prezes spółdzielni mieszkaniowej Udorek, pan Adam Kamień, rozmawialiśmy o tym chodniku, to Małgosia cały czas nosiła ten chodnik, to rozumiem, że od ulicy Mójskiej po lewej stronie. I tam jest działka spółdzielni. I gro tego chodnika, że na mapach, które tam pokazywał mi prezes Kamień, gro tego chodnika, jakieś 90% było na terenie spółdzielni. I czy to sprawdziliśmy? Chodzi mi tu tylko zadanie jest jak najbardziej słuszne, tylko ja pamiętam z nami, to nawet jeszcze z panią inspektor Anią Siłek oglądaliśmy na MSIP-ie te mapy. Jacku, jeszcze bardziej podejrzysz głowę, to już mnie w ogóle nie. I od mostu patrząc, to dosłownie kilkanaście metrów chodnika było na terenie gminy, a potem był teren spółdzielny. Tylko na to zwracam, ja jestem za tym projektem uchwały jak najbardziej, tylko proszę tutaj o sprawdzenie, czy tutaj się z mapami nie pogryzie. Rozumiem. Więc tu odpowiem, będziemy akurat, że są określane zakresy prac remontowych, zostaną tutaj wyciągnięte dokumenty, czyli mapy ewidencyjne i na tej podstawie będziemy wiedzieć, czy możemy to robić. Jeżeli na przykład nie będzie możliwość, powiedzmy, remontu, to są tereny spółdzielni, to wystąpimy też do spółdzielni, bo to było spółdzielni Ugorek. Współpraca z spółdzielnią Ugorek wydaje mi się, że jest coraz lepsza, bo współfinansujemy tutaj, doszło w końcu do porozumienia odnośnie ogródka przy ulicy Ślicznej. Jest tu cały czas dyskusja i nawet nie dyskusja, tylko działania zmierzające do wybudowania parkingu przy ulicy Majsnera, Chałupnika. Więc tutaj w takiej formie myślę, że można nawet się tak pokusić o... Ja też nie zapewnię tego, ale tak jak mówię, no można... Będziemy się starać, że to są tereny spółdzielcze, to spółdzielnia na pewno zadba też, aby tutaj
tutaj przeznaczyć jakieś środki na te części chodników. No to nie jest duży chodnik, a myślę, że... Proszę, proszę bardzo. Pan radny Dominik Jaśkowiec. Tak, rozmawiamy z inspektorką, z panią Siwek. Kwotę, którą podjęliśmy na rok 2014, to jest kwota 223 tysiące. Pani Ania mówiła, że prawdopodobnie tam jest kwota wyższa o 100 tysięcy. Nie otrzymaliśmy takiego pisma, nie otrzymaliśmy pisma, ja też nie naciskałem, że nie mamy dokumentów, bo nie mamy, więc nie będę w tym momencie, bo wyszło tak, że do uchwale wracając do wcześniejszego, okazało się, że wycięliśmy wszystko, nic byśmy nie robili, no bo tak idzie z tymi pieniędzmi. Jeżeli te, informacja do nas przyjdzie w tej formie pisemnej, wtedy będziemy ewentualnie przeciętniemy jakieś kroki, aby pozyskać środki. I myślę, że tutaj z utęsknieniem jeszcze raz zwracam się do pana radnego, też również członka zarządu, pana Stanisława Skrzyńskiego, aby przedstawił tutaj naszą dramatyczną sytuację finansową Rady Dzielnicy na te pieniądze. Do Rady Nadzorczej, tak? Prosimy. I myślę, że nawet też ewentualnie postaramy się jeszcze rozmawiać z panem prezesem. Po to, aby na przykład te nasze zadania w całości później były realizowane. Jakich następnych konsekwencji? Dziękuję bardzo. Zamykamy. Przystąpimy do procedowania. To jest za poparciem druku nr 486. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Uchwała została podjęta.